Marka Jezus, odcinek 73, bardzo ciepło Was witam. Kochani, jesteśmy w Ewangelii Marka, w siódmym rozdziale, wersety od 14 do 23. 7, 14, 23, bardzo proszę, posłuchajcie najpierw słowa. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie, nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy oddalił się od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Kochani, to jest fragment, który jest w jakiejś jedności z poprzednim. Tam, gdzie było sporo tradycji, tam gdzie Jezus, do Jezusa, u Jezusa zebrali się faryzeusze i uczeni w piśmie. Pytali go, dlaczego nie obmywa sobie rąk przed jedzeniem on czy jego uczniowie. Jezus wtedy mówi, że uchyliliście Boże przykazania dla swoich tradycji. I idzie teraz dalej Jezus, z tym, że tu jest ciekawa dynamika. Tam mówił do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Teraz pierwszą, że pierwszą część tego dzisiejszego fragmentu mówi do tłumów, przywołał znowu tłumy do siebie, ale gdzieś to jest splecione i mówi o wewnętrznym wymiarze życia: o tym, że nic, co z zewnątrz w człowieka wchodzi, nie czyni go nieczystym, tylko mówi o, o sercu ludzkim, że to tam. Że to tam gdzieś kryje się nieczystość, ale tego jakoś tłumom za bardzo nie wyjaśnia. I właśnie tu się zmienia ta dynamika, że ostatecznie oddalił się od tłumu, a podchodzą do niego uczniowie i go pytają. To jest nie pierwszy i nie ostatni raz w Ewangelii, kiedy Jezus wyjaśnia coś swoim uczniom na osobności, tłumaczy im bardziej, chociaż to tłumaczenie zaczyna od dania: i wy tak niepojętni jesteście, <grym> tak jakby się. Mogło wydawać, jakby Jezus oczekiwał, że uczniowie będą szybciej chwytać jego naukę, szybciej będą ją pojmować, ale niezależnie od tego, on ich bierze i i tak im tłumaczy. Zaczyna od takiego trochę wyrzutu, ale potem dalej im tłumaczy. I tłumaczy, i tłumaczy to, co, e, no właśnie, tłumaczy taką sprawę, że jak wcześniej, pamiętamy, zaczął się ten fragment od tego obmywania rąk przed posiłkiem nie, i tych nieczystych. Rąk, od obrzędu, który miałby obmyć, i tak dalej, sprawić, że coś będzie czyste, to tutaj Jezus idzie i w kierunku serca. Bardzo mocno kładzie nacisk na to, co wewnętrzne. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że po tym pierwszym zdaniu y, jest do, dodane przez Ewangelistę Marka taki, takie wtrącenie. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Można by odnieść wrażenie, że jest coś niezapisane w Ewangelii. Tak, jakby oni wtedy porozmawiali sobie z Jezusem, i Jezus im powiedział, że słuchajcie, to w ogóle nie jest sprawa tego, co się je, tylko sprawa jest, czy jest się przejrzystym, czystym gdzieś w sercu. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Krótkie zdanie wtrącone tutaj. Widać, że nie chodzi o to, co się je. Widać, że chodzi o wewnętrzne przylgnięcie albo nieprzylgnięcie do Boga, albo do prawdy, do prawości, do tego, co dobre. No i później dodaje, właśnie, że to z wnętrza, z tego gdzieś z głębokiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, cudzołóstwo, zazdrość, obelgi, pycha, głupota wszystkie te rzeczy pochodzą z serca. Jezus punktuje, mówi to gdzieś wewnątrz. W głębi serca, w świecie myśli, w świecie jakimś wnętrza człowieka, a nie w układzie pokarmowym. Można do tego sprowadzić. Kryje się to, co jest nieczyste. Kochani, dzisiaj chodząc sobie z tym słowem, słuchając tego takiego trochę wyrzutu Jezusa, i wy tak niepojętni jesteście, bo myślę, że jak oglądamy te filmy, to jesteśmy uczniami Jezusa. Chodźmy i gdzieś zapraszajmy Jezusa do naszych wewnętrznych ciemności. Do właśnie tych różnych złych myśli, nierządu, kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwości, do tego wszystkiego, co gdzieś w naszym sercu, jeśli jest tam, jeśli gdzieś się czai, to się tak śmiało do tego przyznawajmy, pokazujmy to Jezusowi. Mówmy: o, to właśnie potrzebuję zbawiciela, bo mam ciągle w sercu takie miejsca, takie przestrzenie, gdzie te różne rzeczy się kłębią. Potrzebuję być od tego zbawionym przez Jezusa Chrystusa. Wieczorem zapraszam na 21 na medytację nad tym słowem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby nasz kanał subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dać jakiś kciuk w górę, udostępnić komuś albo gdzieś u siebie na fejsie. No i miejcie dobry dzień.